Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Burmistrz miasta i gminy Zakliczyn, z nami Dawid Chrobak. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam słuchaczy RDN Małopolska. Oto wypoczywanie nad rzeką z pewnością jeszcze pana zapytam, ale chcę zacząć od pytania o Mieszkania Plus w gminie Zakliczyn. Ja przypomnę, że samorząd jako pierwszy w Małopolsce ogłosił przetarg na budowę dwóch bloków w Lusławicach i Paleśnicy. Na jakim etapie jest realizacja tego rządowego programu? Oczywiście na chwilę obecną zbieramy ankiety od mieszkańców. Rozpoczniemy od budynku w miejscowości Lusławice, to jest 40 mieszkań. Oczywiście w kolejnym etapie, myślę, że do roku po uzyskaniu dofinansowania będziemy również zbierali ankiety na budynek w miejscowości Paleśnica, 30 mieszkań. I w tym momencie już można powiedzieć, że złożono 60 ankiet tutaj na budynek w Lusławicach. Część są to mieszkańcy z gminy Zakliczyn, kilkanaście osób są to osoby właśnie mieszkające poza gminą Zakliczyn. Jeżeli miałby pan ocenić tę grupę, to kto jest zainteresowany tymi mieszkaniami? To są ci młodzi ludzie, do których adresowane właśnie były te Mieszkania Plus? Tak, przede wszystkim są to rodziny z małymi dziećmi, którzy chcą tutaj mieszkać, tutaj chcą pracować, tutaj chcą, prawda, spędzić resztę swojego życia właśnie na terenie gminy Zakliczyn. Tutaj też oczywiście mają rodziny, będzie im zdecydowanie łatwiej funkcjonować, łatwiej żyć, jeśli właśnie pozostaną na terenie gminy Zakliczyn i będą mogli też liczyć na pomoc swoich najbliższych właśnie przede wszystkim w wychowaniu, w opiece nad dziećmi. Kiedy odbiorą klucze do własnego M? Zakładamy, że będzie to za 2 lata po uzyskaniu środków na budowę, po uzyskaniu finansowania na te przedsięwzięcia będziemy chcieli ogłosić przetarg. Myślę, że będzie to na początku przyszłego roku, tak aby w ciągu 1,5 do 2 lat wybudować te mieszkania, aby w 2022, pod koniec 2022 lub na początku 2023 pierwsi najemcy mogli wprowadzać się do mieszkań. Panie burmistrzu, słyszymy zapowiedzi utworzenia bezpośredniej i regularnej linii autobusowej na trasie Tarnów-Nowy Sącz z przystankiem między innymi w Zakliczynie. Co dla mieszkańców gminy Zakliczyn oznacza uruchomienie tych autobusów? Właściwie problemy związane z komunikacją tutaj na terenie gminy Zakliczyn, również w kierunku połączenia w kierunku Gródka nad Dunajcem, Nowego Sącza, pojawiły się w momencie, kiedy zlikwidowany został tarnowski PKS i to wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom to właśnie ten rządowy program przywracania połączeń autobusowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. I tutaj wspólna inicjatywa, oczywiście liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podziękowania dla pana marszałka Witolda Kozłowskiego właśnie za tą inicjatywę przywrócenia połączenia z Tarnowa do Nowego Sącza. Przypomnę, że właśnie wnioskodawcą w zakresie pozyskania tych środków zewnętrznych, tych środków rządowych w sytuacji, kiedy są to połączenia między powiatami, między miastami na prawach powiatu, takimi jakimi właśnie są Tarnów i Nowy Sącz, może być Urząd Marszałkowski, więc tutaj to zadanie będzie realizowane. Myślę, że we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na operatora i zostanie wybrany operator, czyli przewoźnik, który będzie kursował po tej linii. Planowane jest 4 połączenia w jedną stronę, jak również 4 połączenia w drugą stronę. Chcemy dostosować te połączenia, godziny odjazdów, tak aby one były skorelowane z potrzebami naszych mieszkańców, zwłaszcza uczniów czy osób starszych, które właśnie chcą dotrzeć do Tarnowa czy do Nowego Sącza, załatwić swoje sprawy właśnie i skorzystać z tych połączeń autobusowych. Gmina Zakliczyn będzie musiała dopłacić do utrzymania tej linii? Tak, oczywiście jesteśmy i korespondujemy tutaj z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Myślę, że kilka czy kilkanaście tysięcy złotych do końca tego roku będziemy musieli dołożyć. Natomiast jest to bardzo ważna sprawa, bardzo ważna inicjatywa, która pozwoli właśnie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Przypomnę, że będzie to linia właśnie łącząca Tarnów przez Wojnicz, Zakliczyn w kierunku Gródka nad Dunajcem, a więc to też walka z wykluczeniem komunikacyjnym, ale też oczywiście otwarcie na te tereny turystyczne, dostęp turystów właśnie do terenów turystycznych, zwłaszcza na południu gminy Zakliczyn i oczywiście też do Gródka nad Dunajcem. Liczy pan na najazd turystów, kiedy już te autobusy będą? Myślę, że ruch turystyczny zwiększy się zdecydowanie. Oczywiście turystyka rowerowa, turystyka piesza cały czas się rozwija na terenie naszej gminy, natomiast na pewno ułatwi to zdecydowanie dostęp turystom do tych pięknych terenów. I jeszcze w tym roku te autobusy się pojawią? To jest realny termin? Tak, jest po uzgodnieniach tutaj z Urzędem Marszałkowskim, można powiedzieć, że w tym roku po rozstrzygnięciu przetargu te połączenia zostaną uruchomione.
No to a propos tego ruchu turystycznego i atrakcji, które przyciągają turystów, zamek w Melsztynie, co z odbudową tej atrakcji turystycznej, panie burmistrzu? Właściwie już od miesiąca trwają prace na zamku w Melsztynie. Jest to kolejny, już trzeci etap realizacji tej inwestycji. Na to zadanie pozyskaliśmy blisko 400 tysięcy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączny koszt zadania to blisko 500 tysięcy, a więc właśnie środki zewnętrzne stanowią blisko 80% wartości tego zadania. W tym momencie odbudowywane są mury. Za chwilę zostanie wykonany strop nad kolejną i kolejna kondygnacja, jak również schody, tak aby myślę, że przy przyszłości dwóch, trzech lat dokonać, zamknąć tą wieżę, zrealizować to zadanie tak, aby na jej szczycie powstała platforma widokowa, no, która, prawda, pozwoli tutaj podnieść zdecydowanie atrakcyjność turystyczną gminy Zakliczyn. Koronawirus nie odstrasza turystów w tym sezonie, a może jest odwrotnie, właśnie dlatego, że spędzamy urlopy w Polsce, to jest większe zainteresowanie gminą Zakliczyn. Ja myślę, że wielu mieszkańców, wielu turystów odkryło właśnie dzięki tej sytuacji pandemicznej piękne zakątki kraju, nie tylko tereny już dawno rozreklamowane, góry czy też wyjazd nad morze, ale też właśnie takie ośrodki jak Zakliczyn, tutaj Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie. To jest naprawdę bardzo piękny teren i coraz więcej turystów tutaj przybywa, bo tutaj jest mniejszy ruch turystyczny, ale można też spokojnie odpocząć. Mamy też jezioro, oczywiście rzeki, dużo lasów, piękne ścieżki rowerowe, jak ścieżka Eurovelo. To wszystko powoduje, że ten teren staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie i coraz więcej osób przyjeżdża i odkrywa te tereny. Panie burmistrzu, chciałabym także przeczytać pytanie od słuchacza, bo w tym programie także słuchacze mogą zadawać pytania i ja gorąco do tego naszych słuchaczy zachęcam, aby ewentualne pytania przesyłać wcześniej na skrzynkę mailową info@rdn.pl albo zamieszczać w komentarzach pod postem na radiowym Facebooku, gdzie zawsze mówimy, kto będzie naszym gościem następnego dnia. I oto pytanie słuchacza. Co z bezpieczeństwem na drodze wojewódzkiej 975 Zakliczyn Nowy Sącz przez Bieśnik i Paleśnicę, bo robi się tam coraz bardziej niebezpiecznie, zwraca uwagę słuchacz. Tak, ostatnie wydarzenia na tej drodze związane właśnie z wypadkiem śmiertelnym, jak również wiele takich zdarzeń drogowych w mniejszym zakresie, na szczęście nieśmiertelnych, no powoduje, że tutaj ta droga staje się coraz bardziej niebezpieczna i oczywiście jest to droga wojewódzka, ale tutaj gmina Zakliczyn zabiega, stara się uzyskać pozwolenie na budowę. W tym momencie projektujemy chodnik ze ścieżką rowerową od Zakliczyna w kierunku Bieśnika. To opracowanie, ta dokumentacja właśnie kończy się na skręcie do Bieśnika w kierunku budynku dawnej szkoły, a więc właściwie ta najbardziej zabudowana część zostanie już objęta tą chodnikiem. To jest blisko 2,5 kilometra nowej ścieżki rowerowej z chodnikiem, więc na pewno podniesie to bezpieczeństwo mieszkańców i myślę, że w tym roku uzyskamy pozwolenie na budowę, tak aby właśnie w przyszłym roku rozpocząć już budowę chodnika. W perspektywie czasu chciałbym również, aby ścieżka rowerowa właśnie tutaj od Bieśnika przez miejscowość Borową aż do Paleśnicy właśnie powstała wzdłuż drogi wojewódzkiej po to, aby właśnie zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ale również otworzyć turystycznie te tereny właśnie na przede wszystkim turystykę rowerową, zwłaszcza w weekend jest to bardzo często uczęszczany szlak właśnie przez turystów, zwłaszcza turystów, którzy korzystają z roweru, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast oczywiście chcemy też przygotować i stąd też chęć przygotowania tej dokumentacji właśnie na kolejnym blisko 4-kilometrowym odcinku ścieżki rowerowej po to, aby właśnie przygotować się pod nowy okres programowania unijnego 2021-2027 i pozyskać środki i wykonać to zadanie tak, aby właśnie podnieść bezpieczeństwo na tym odcinku. Koszt tego opracowania, które właściwie już jest na ukończeniu, to blisko 100 tysięcy złotych. Jest to zadanie, które oczywiście no, wymaga dużo czasu, dużo zabiegów projektanta, wielu uzgodnień, stąd też od właściwie 2018, 2019 rok to projektowanie trwa, ale myślę, że w tym roku uzyskamy pozwolenie na budowę. No, jest to duży zakres, jeśli chodzi o opracowanie projektowe, ale liczymy na to, że będziemy mieli gotową dokumentację w tym roku i będziemy mogli złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i pozyskać środki na budowę chodników w ramach inicjatyw samorządowych. Panie burmistrzu, dosłownie kilka dni temu brał pan udział w zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję. Ta uroczystość wyglądała zupełnie inaczej niż to zaprzysiężenie sprzed kilku lat i to nie tylko ze względu na pandemię. Wiele osób zwyczajnie zbojkotowało to wydarzenie, bo nie zgadzało się z wynikiem wyborczym. Rafał Trzaskowski nie przyszedł, bo jak tłumaczył, musiał zająć się dziećmi. Co pan sądzi o tej całej sytuacji?
myślę, że udział i zaproszenie na zaprzysiężenie jest to ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie dla każdej osoby, która może w tym uczestniczyć. Są to historyczne chwile. Nie ukrywam, że jest to też dowód uznania i szczególnego docenienia przez pana prezydenta Andrzeja Dudę mieszkańców ziemi zakliczyńskiej, którzy, jak wiemy, poprzez swoich przedstawicieli, przez Radę Miejską nadali panu prezydentowi tytuł honorowego obywatela gminy Zakliczyn. W 2019 roku pan prezydent właśnie 12 lutego 2020 roku odwiedził Zakliczyn, odebrał ten tytuł. Odbyło się również spotkanie z mieszkańcami, więc ja uznaję to zaproszenie za duży zaszczyt, duże wyróżnienie. Wziąłem udział we wszystkich częściach tego wydarzenia, począwszy od wydarzeń związanych z zaprzysiężeniem w parlamencie, uroczystą mszę świętą, jak również przekazanie tutaj zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi na placu Piłsudskiego. Czy uważa pan, że po takim wydarzeniu, zaprzysiężeniu, które częściowo zostało zbojkotowane, między innymi przez polityków opozycji, możliwa jest taka współpraca ponad podziałami? Ja myślę, że współpraca jest zawsze możliwa, tylko do tej współpracy potrzeba dwóch stron. W tym momencie kwestionowanie zaprzysiężenia i wszystkich tych kwestii związanych właśnie z demokratycznym systemem, z demokratycznymi wyborami jest na porządku dziennym. Mam nadzieję, że tutaj jednak opozycja dojdzie do wniosku, że jednak warto współpracować, bo polityka to jest sztuka tworzenia dobrych rzeczy, dobrych projektów. Oczywiście spór jest wpisany w politykę, ale spór konstruktywny, o konkretne rzeczy, o konkretne tematy, nie personalny spór. Natomiast tutaj chodzi o spór personalny, o kwestię przejęcia władzy za wszelką cenę i chciałbym, aby właśnie tutaj opozycja konstruktywnie rozmawiała o sprawach Polski, bo Polska jest najważniejsza. No to wróćmy do tej małej ojczyzny gminy Zakliczyn. W jaki sposób rolnicy będą w tym roku dziękować za plony w czasach COVID-19? No to trudny temat. Oczywiście jeśli chodzi o właśnie wspólne świętowanie, podjęliśmy decyzję o nieorganizowaniu takich uroczystych dożynek, jak to miało miejsce w ostatnich latach. W związku z pandemią COVID podjęliśmy decyzję i we współpracy tutaj z Ośrodkiem Duszpasterstwa Najemnej, z ojcem Andrzejem Chlewickim, zorganizujemy takie symboliczne dożynki. Wiemy doskonale, że rok do roku Najemnej odbywają się uroczystości związane z odpustem jamneńskim, świętem pojednania i my włączymy się właśnie w to wydarzenie tam podczas uroczystej mszy świętej o godzinie 11:00. Przy świętej Polowej przekażemy wieniec dożynkowy wspólnie z przedstawicielami Rady Miejskiej, jak również przedstawicielami miejscowości Borowa, którzy właśnie przygotowują ten wieniec, jak również przekażemy chleb po to, aby właśnie symbolicznie podziękować rolnikom za ten trud pracy, zwłaszcza w tym okresie pandemicznym. Wiemy doskonale, że jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, jak bardzo ważny jest to sektor gospodarki i właśnie chcemy polskim rolnikom serdecznie za to podziękować. A jak wyglądają plony tegoroczne w gminie Zakliczyn? Myślę, że one są porównywalne do ubiegłorocznych. Jak widzę, jak rozmawiam z rolnikami, nie narzekają na plony, natomiast oczywiście zanosiło się na sytuację bardzo trudną w związku z tym, że bardzo długo nie mieliśmy opadów, właściwie występowała susza, później jednak ten deszcz. Na szczęście rolnicy nie stracili tutaj i mają porównywalne plony z ubiegłym rokiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie panią i słuchaczy RDN Małopolska.